Hej, hej kochani, witam serdecznie z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Tomb Raidera. A ja tutaj próbowałem to rozszyfrować, o co tutaj chodzi. Ale to chyba ilość samolotów, które tu przyleciały. Ciężko powiedzieć, 2F, 7M. Nie wiem, o co tu chodzi, ale mniejsza z tym. Tak, kontynuujemy naszą wyprawę na wieżę radiową. I teraz tak, idziemy tędy bodajże. Ja muszę znaleźć jeszcze tylko jeden. Jeden ten plakat taki. Mam nadzieję, że go gdzieś znajdę. Teraz. A jest! Dobra. Czy ktoś mnie tu zaatakuje? Na pewno. No nie wierzę, że nie. Tak stary, że tu nic nie działa, nie? Norma. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Na czubku wieży. Poważnie? Kolejna wspinaczka. Świetnie. W sumie nic nowego dla ciebie, Lara. Ale dobra. Mamy tak. Pik. Nie mogę zebrać. Co tu mamy jeszcze? Oprócz tutaj naboi. Zobaczmy dziennik. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Samotni, tak? Ciekawe, ciekawe. Ale dobra, bo widzę, że tu mam wejście. Ale tu mam plakat. Więc idziemy do beczki. Weźmiemy sobie tutaj ogień. No escape. A właśnie, że escape. W końcu stąd uciekniemy. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. No i dobra. Niewierząca. Joho. Jolo. Idziemy. Oj. Uważaj. To gorące jest. Oj, oj. Oj. No Lara, tylko się nie popasz. Lepiej, żeby ta wieża działała. No właśnie. Jasny gwinek, to jest czasami aż przerażające. O. Ale dostała po oczach. Nie ma co. W takiej ciemnicy. Takie góry. Ale piękny widok, nie? To nie jest normalne. No nie, na pewno nie jest normalne. Jasny gwint. Dobra. Co, my musimy iść co? Na dół, tak? Dobra, tu nic nie widzę.
Ognicho. Dobra, ognicho to tylko tak odpaliłem, żeby było zapis po prostu. I dobra. Czemu coś czuję, że coś mnie tutaj trafi? Oj, oj. Pomalutku, Lara, pomału. Mam jedną! Puszczaj! Oh yeah! Cholera! Ilu ich tu jest? Dobra, bierzemy spluwę. Jeszcze ktoś chętny? Dobra, tu spadane. Juhu! Dobra. Mamy przeładowane. I lecimy. Tam ktoś jest. Się uspokoiło, ale trafiony na tyrolce jeden. Dobra, tam coś jest. Naboje. Nie wiem, którędy iść. Dobra. Trochę namarnowałem naboi, ale trudno. A mogłem tam rozpiździać zrobić. Dobra. W międzyczasie oczywiście. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Albo tutaj, tylko na tej wyspie. Też bym był za tym, że to tak tutaj działa. No i dobra. Czy ja mogę się tam dostać jakoś? Oj, oj. Jeszcze ktoś chce? Zapłaty? Jak na razie to wypłacicie życiem. Po kolei. Wszyscy jak idzie. Przez lata pojawiali się tu inni rozbitkowie, ale unikałem ich. A jeśli weszli mi w drogę, nie miałem litości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. Aby pójść naprzód, muszę w pełni kontrolować tę wyspę. Zbiorę więc małą grupę wiernych zwolenników. Muszą rozumieć władzę i potrzebę zorganizowania się. Ale co ważniejsze, muszą umieć bez wahania zabijać albo stosować przemoc. To będzie część ich życia tutaj. Będą potrzebowali struktury, celu i pracy. Ale kiedy wyspa będzie moja, odkryję tajemnicę burz. Dobra.
O, biedaku. Dobra. Ja jestem w stanie się jakoś na górę dostać stąd? Pewno nie. Dostała. Nie mogę jej trafić. Musimy bronić wieży. Zatrzymać ją za wszelką cenę. Jak to? Ciągle żyje? Przyszyjcie dużego. O kurwa. Tobie trafiłem prosto w oko, dosłownie. A. Czemu mi się zdaje, że teraz będę miał przejebane? Oj! Muszę się podreperować. Tak powiem, podleczyć chwilę. Dobra. Zdrowi! Ona jest zdrowa! Co to kurwa jest? No dobrze. Skup się. Teraz umrzesz! Jak ja mam cię załatwić, powiedz mi. Dobra. I coś takiego. Nie był trudny. Dostałem jakieś części. Ciekawe. Dobra, coś jeszcze znajdę. Oprócz tego? Chyba nie. Dobra. Nic tu nie ma, widzę. Na razie. Dobra, przeładujmy. Wejdźmy tutaj. Coś jest? Nie ma nic. Dobra, weźmy sobie ten karabin. W sumie czemu ja tego karabinu nie używałem przed chwilą? Tylu ich było do zabicia. Dobra, to mogę podpalić. Od razu zgarniamy, ile się da. Dobra. Kolejne surowce, już mamy 400. Fajnie, idziemy z tymi surowcami.
burza. Nikt mnie tu no, nie zaskoczy. Czy co? Ja bym chciał tutaj jeszcze to sprawdzić. Czy czegoś nie ma? A jednak. Odpaliłem pochodnie, a nie odkryłem tego. Przyznawana strzelcom wyborowym drugiej klasy. Niewyraźny zapis kanji. Czyjeś imię? Kolejne odkrycie. Super. Dobra, my lecimy dalej na górę. Może uda nam się dojść dzisiaj. Czekajcie, ja bym sobie ten dziennik odpalił. Mój plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Dobra, czyli ktoś tutaj prowadzi badania. Kolejne umiejętności. Wiecie co, ja bym tutaj to zainwestował. Oślepia wrogów piachem. Albo... Tu na razie nic nie mogę wziąć. A tutaj... Może to? Dobra. Więcej, tak? Będziemy mieć więcej. O! Nowy poziom się odblokował. Teraz mamy wyszukiwanie naboi i wspinaczka wyczynowa. O! I? Do ukrytych przedmiotów. Oj, to będzie dobre. Dobra. A na razie weźmy jeszcze sprzęt. Łuk mamy w pełni ulepszony. Tej broni na razie nie będę ulepszał. Ale tutaj jak najbardziej stabilność. Brakuje nam trochę. Bardziej precyzyjne strzały. Stabilność serii. Czuły spust. Czy to ja bym wziął to na razie? Będziemy bardziej precyzyjnie strzelać. No i dobra, i lecimy dalej. Ja widzę, że muszę się tutaj dostać. Widzę, że dobra jesteś w tej gierki, Lara. No dobra. Do roboty. A ja bym nie chciał iść na górę, ej. Złaś. Dobra. Chciałem obejść to naokoło, zobaczyć czy czegoś nie ma. Ale nie mogę zejść, więc trudno. Ale widok tu jest wysoko. O. Tędy już nie zejdę. Niestety Lara akrobatką nie jest. Ale widok. Widzicie to? Ale mega widok. I co dalej? Nie mów, że jeszcze wyżej musimy wejść. Matko boska, jak tu wysoko. Ziemi nie widać.
Możesz ty w mordę. A jak ja mam tu zejść później? Szybko. Szalona kobieta. Szalona dziewczyna, naprawdę. Teraz, żeby ci to spadło, nie? Alex? Lara? Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Elsie, to Lara Croft. Z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę. No dalej. Zgłoś się. Mayday, Mayday, tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy. Bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! No, ciekawe. No wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra, jakiś sygnał. Ognisko, paliwo, płomienie. Powinno się udać. No dziewczyno, jak ty teraz zejdziesz? A kurde, ale zeszła. Dobra, nic tu nie ma przydatnego dla mnie. Jakieś skrzynki. Nic. To co? Myślę, że zakończymy tutaj takim pięknym widokiem ten odcineczek. Taki krótszy dzisiaj. Ale w następnym będziemy próbować, nie wiem, jakieś ognisko, tutaj Lara mówiła, więc ciekawe. Ja w tym czasem się żegnam, zostawcie oczywiście łapkę oraz subika. Na razie, trzymajcie się, cześć.